W tym filmie rozwiążemy przykładowe zadanie pokazujące, co oznacza dzielenie liczby całkowitej przez ułamek. Ile to jest 8 podzielone przez 7 piątych? Wykonamy to dzielenie w dwóch krokach. Najpierw pomożemy sobie osią liczbową i reprezentacją graficzną, żeby ustalić, ile grup po 7 piątych mieści się w jedności. Albo inaczej, ile razy 7 piątych mieści się w jednej całości. Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie samodzielnie wykonać ten pierwszy krok. Po kolei przyjrzyjmy się osi liczbowej. Jak zaznaczyć 7 piątych? 7 piątych to odcinek na osi liczbowej stąd dotąd, a 1 to odcinek na osi liczbowej stąd dotąd. Ile razy 7 piątych mieści się w jednej całości? Widać, że 1, czyli 5 piątych, to mniej niż 7 piątych, czyli tylko jakiś ułamek, jakaś część 7 piątych mieści się w jednej całości. Jaki to ułamek 7 piątych? 7 piątych to 7 takich odcinków, a ta część, która mieści się w jedności, to 5. Takich odcinków. W jednej całości mieści się 5 z 7 takich odcinków. Odpowiedź na to pytanie to 5 siódmych. 5 siódmych z 7 piątych równe jest 1. Widać to też na przykładzie tego prostokąta. Jeżeli każda z tych niebieskich części to 1 piąta, te dwie białe też są tej samej wielkości. To ten cały prostokąt to 7 piątych, a niebieska część to 5 piątych, czyli 1. Jaka część 7 piątych mieści się w jedności? Mieści się 5 siódmych całego prostokąta. Tak samo jak na osi liczbowej. Inny sposób, żeby odpowiedzieć na pytanie, ile razy 7 piątych mieści się w jednej całości, to przedstawienie tego pytania jako dzielenia: 1 podzielone przez 7 piątych. A to jest równe 5 siódmych. Z poprzednich filmów nauczyliśmy się, że 5 siódmych to odwrotność 7 piątych. Licznik i mianownik zamieniliśmy miejscami. W takim razie, ile to jest 8 podzielone przez 7 piątych? Jeżeli 1 podzielone przez 7 piątych to 5 siódmych, czyli inaczej 7 piątych mieści się w 1 5 siódmych razy. To w 8, 7 piątych mieści się 8 razy więcej. Czyli 8 podzielone przez 7 piątych to 8 razy odwrotność 7 piątych, czyli razy 5 siódmych. A takie mnożenie potrafimy już wykonać. 8 razy 5 siódmych to 8 razy 5, czyli 4 I to jest wynik. Możemy jeszcze zamienić ten ułamek na liczbę mieszaną. To jest to samo co 5. I 5 siódmych. Czyli jeżeli zastanowimy się, ile razy dany ułamek mieści się w jedności, to to jest to samo, co dzielenie 1 przez ten ułamek. I jak widać było na osi liczbowej i na reprezentacji graficznej, wynikiem dzielenia jest odwrotność tego ułamka. I jeżeli podzielimy inną liczbę przez ten sam ułamek, to jest to równoznaczne z mnożeniem tej liczby przez odwrotność tego ułamka, ponieważ jest to Taka wielokrotność jedynki to wynikiem dzielenia jest taka sama wielokrotność odwrotności ułamka przez który dzielimy.